karmel, masło, czekolada! Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Zakręcianych i dzisiaj... Aha, Boże, zapomniałabym oczywiście, bo wyłożyłam wszystkie rzeczy sobie ze skrzynek. To mi się przepala żelazo, ale to za chwilę je wezmę. I najważniejszą rzeczą na dziś jest dla nas przede wszystkim... O kurczę... Potrzebujemy zrobić sobie kilofów trochę, z dwa albo trzy. I miecze. I pójdziemy sobie... Mam pusty ekwipunek, dlatego właśnie pójdziemy sobie do raz, dwa, trzy, cztery nie będą. Dobra. Mamy cztery kilofy, on je gdzieś tutaj sobie damy. I potrzebuję... aha, właśnie wezmę ten plecak minera, bo może... Bo może będę mogła, wiecie co zrobić? Sobie schować to wszystko. W sensie te kilofy. To by mi się przydało. Bardzo. Nie mogę schować. Kurde, peszek. Kocie, musisz miauczyć tak bardzo. Wszyscy tu się patrzą i myślą, że nie wiem co ja ci robię. Jezu, ja wiem, że ty mnie kochasz. Zasłaniasz mi ekran ogonkiem. Jezu, nie szturchnij mikrofonu. No, nie wiem, pewnie słyszycie, jak ona mruczy teraz w tej chwili. Bo Tośka do mnie przyszła i chce się przytulać. A ja nie mam czasu na przytulanie. Nagrywam tu dla ludzi. A ludzie potem co? Będą mi marudzić, że w Zakręcianych stoję z otwartą skrzynką i nic nie robię, bo kotem się zajmuję. Tak będzie, mówię ci. O, drugi kot przyszedł, po prostu świetnie. Cała rodzina może niech przyjdzie, proponuję. Co by mi pochodni nie zabrakło? Jak już mi ich zabraknie, to znaczy, że trzeba wracać do domku. Dobra. Lecim na podbój galaktyki i w ogóle. Właśnie, mam tu Galacticraft. Możemy polecieć w kosmos. Ja sobie ogarnę, wiecie, jak to się robi. I polecimy w kosmos. Trzeba będzie, nie? Bo co to za zabawa bez latania w kosmos? Polecimy sobie trochę w tą stronę, bo w tą stronę zdaje się, że żeśmy nigdy nie lecieli. A przynajmniej tak mi się wydaje. Tam jest jakiś ocean. Jakieś kwiatki. O, i mamy biom zimowy i to już mi się podoba, bo coś nowego. Nie trafiliśmy do niego wcześniej. W ogóle widziałam tego nowego Minecrafta i tam jest też właśnie biom zimowy z czymś tam, z czym on tam jest, moment, bo muszę się ogarnąć chwilowo. Tam jest biom zimowy. Aha, już wiem, tajga bez biomu zimowego, dobra, już skojarzyło. Jezu, ile surowców, dobra, to my to wszystko wykopiemy. No okej, świetnie. Czy ja mam na Moody znowu? Wideosy? Nie, no mam Bright. Dobra, może być Bright. Bright to Bright. Jak mi się kojarzy z tym, z rajdem na komary trochę, ale co tam, może być, spoko, świetnie. I zbieramy węgiel, zbieramy to, bo to Ewaryzowi się przydaje. Ja mu to w ogóle powinnam zanieść. No, aha, prosiliście mnie, żebym nagrała Zakręciane z kimś, bo mam serwer, a nagrywam sama. No i ja wam powiem tak. Ogólnie Zakręciane to jest moja seria solo, ale właśnie serwer powstał po to, między innymi, żebym mogła nagrać to kiedyś z kimś, jak mi się będzie chciało i nudziło. Z tym, że on powstał nie tylko po to, powstał również po to, że niektóre mody działają lepiej, a albo na przykład jest więcej modów w multiplayer niż w single player. I dlatego chciałam właśnie w pełni skorzystać z paczki i dlatego uruchomiłam ją na serwerze i w sumie... To był taki główny powód. Wydawało mi się, że telefon dzwonił, ale zapomniałam, że mam tryb samolot włączony. To był taki główny powód, dlaczego odpaliłam właśnie Big League'a na serwerze. No a skoro już na serwerze, no to mówię, czemu nie? Zaproszę sobie kogoś, fajnie będzie, wiecie, iść sobie i nagrywać i nagle stwierdzić, że o, coś się zmieniło, bo ktoś coś wbudował i tak dalej, i tak dalej. Teraz się niewiele zmienia, bo serwer przez jakiś czas był wyłączony, bo po prostu się wyłączył. I nikt na nim nie grał i właśnie trzeba będzie, wiecie, poinformować ludzi, że już jest włączony. Znaczy poinformowanie zostaje, tylko czasu nie mieli. Wiecie, jak to jest samo życie, nie? Też mam ten problem nie raz i nie dwa w swoim życiu.
Dobra. Tu żeśmy zebrali. To jest, a myślałam, że diamencik, ale to nie jest diamencik. Ja wiecie, zbieram wszystko, bo nigdy nie wiem, szczerze mówiąc, bo nie znam się na tych modach jakoś tak super, hiper, żeby z pamięci wszystko wiedzieć. Ja po prostu muszę sobie wejść w jakąś instrukcję i sprawdzić wszystko. Ale będziemy właśnie lecieć w kosmos niedługo i trzeba przyszykować wszystko, co nam potrzebne, dlatego zbieram wszystko, bo nie pamiętam, co może mi się przydać. I taki odcinek będzie dzisiaj kopiąco-kopalniany, więc jak ktoś nie lubi, to zamiast narzekać w komentarzach, niech po prostu teraz już wyłączy. No bo tak to będzie wyglądało przez cały odcinek. O i tyle. Ale nim wyłączy, to łapkę w górę, nie? Ja tak się śmieję, że następny odcinek zakręcianych, jak poprzednio, zbiera 500 łapek w górę, nie? No. I co? Pyk, pochodnia. Bo wy nic nie widzicie. Ale widzicie, już mam nawyk stawiania pochodni i je stawiam po prostu pięknie, tak? No. Ja tu wszystko wykopię. Nie wiem, w ogóle... pewnego dnia grałam sobie na serwerze i sobie kopałam tak jak zwykle, bo ja lubię kopać w Minecrafcie, bardzo, bardzo lubię kopać. No i sobie właśnie tak kopałam, wykopywałam różne surowce, szukałam diamentów, nie było tam paczki modów, więc diamenty były bardzo rzadkie. No i sobie tak szukałam, wędrowałam, kopałam i w pewnym momencie jakiś gracz mnie tam spotkał i mówi, że oj, kremówka niszczy serwer, bo kopię. A ja sobie tak wtedy pomyślałam, ludzie, ja na moim serwerze nigdy kopać nikomu nie zabraniałam, bo wiem, że to może być bardzo dobra zabawa. No i kurczę, dlaczego wy mi zabraniacie kopać? Przecież kurczę, potrzebuję skądś surowców mieć. I też nikomu to nie przeszkadza w sumie, no bo przecież powstają te serwery, gdzie surowce w ogóle wypadają losowo ze stone'a. I co? I tak naprawdę, co ja mam, przepraszam bardzo, nie kopać w ogóle? To skąd mam wziąć diamenty? Przecież diamenty trzeba znaleźć, się do nich dokopać. Skąd ja mam wziąć choćby kilof, nie wiem, żelazny? Skoro też do żelaza muszę się dokopać. I to takie mi się wydało zupełnie nielogiczne, no bo nie wiem, może was spotkało coś takiego, że dostaliście, nie wiem, może bana na serwerze? Ja bana nie dostałam, ale bo się tam tłumaczyłam i mówiłam, że bez sensu to jest i w ogóle. Ale może was coś takiego spotkało, to napiszcie, bo nie wiem, mi się wydaje, że takie zachowanie administratorów serwerów to trzeba tępić. Bo po prostu serwer jest od tego, żeby się ludzie dobrze bawili, czyli korzystali ze wszystkich aspektów gry możliwych, czyli również kopali w kopalniach i szukali surowców. I uważam, że ban za takie coś to jest ograniczanie wolności. Jeżeli komuś się nie podoba zachowanie takie użytkowników, czyli kopanie, no to niech nie otwierają serwerów, tak? No. Prosta sprawa. Dobra, tam już wszystko. Jeszcze tu, kurde, jakieś pająki mam tu. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Nie wiem, gdzie on jest. No, pyk, pyk. To muszę pozbierać koniecznie, bo to znowu też Ewaryzowi się przydaje. Lagozaura miałam przez chwilkę. Wiecie, to jest pod... Ja serwer mam potężny, internet już też podobno mi naprawili i w sumie no działa tak, jak powinien mniej więcej. Ale kwestia jest taka teraz, że serwer, mimo że ma dużo pamięci, jest naprawdę potężną maszyną, to on czasem nie wyrabia. Z prostego względu paczka modów jest bardzo wymagająca i naprawdę, o Jezus Maria, mnie tu przyciągnęło. To był właśnie lag. Świnka? Serio? Skąd mi się tu świnka wzięła? No, złoto przy okazji. No, widzę, że lagi mam niezłe. No, ale dobra, one się kiedyś tutaj tam... Kiedy się znikną? Poczekam jeszcze chwileczkę. Dobra, pójdę. Wykopię jeszcze sobie tutaj, o. Tego lapisa, chociaż mi jest zupełnie niepotrzebny lapis do niczego, ale... Ale trudno, dobra, najwyżej mnie cofnie, idę sobie. Pyk, pyk, pyk. Skąd ja przyszłam? A, stąd, dobra. Ała, przepraszam was bardzo. Oj, no i wywaliło mnie z serwera. Dobra, no jak wywaliło, to wywaliło. O, jesteśmy, proszę bardzo.
Nie ten, nie bądźcie źli, słuchajcie na te lagi, bo naprawdę serwer, maszyna i to wszystko jest po prostu niesamowicie potężne, a i tak Big Dick po prostu wymaga jeszcze więcej i więcej się na ten moment nie da niestety. I znów lagozaura złapałam. No i widzicie, taka to jest zabawa. Człowiek chce nagrać, dupa. O Jezu, diamenty. Ja diamentów nie odpuszczę po prostu, wiecie. Nie i już. Dobra, ja sobie zrobię tak. Disconnect, multi. Żeby mi serwer padł teraz. No to by była lipa. Musiałam go odpalić, a to by trochę zajęło. Kentridge server. No jeszcze raz. Aha, bo kremówka internetu teraz nie ma. Świetnie. Pytanie, czy się włączy w miarę szybko, czy nie? I co ja biedna mam teraz robić? To jest dobre pytanie. Dobra, to ja się z wami pożegnam w takim razie i jak już mi się uda opanować internet, to się przywitamy jeszcze raz. Także trzymajcie się i do zobaczenia za sekundkę. No cześć moi drodzy, witam was po przerwie króciutkiej. Mam już internet, serwer działa, więc sobie tam będziemy grali dalej. Dobra, zobaczmy, gdzie myśmy tu utknęli. A my jesteśmy dalej tutaj, a ja już tam sobie poszłam. Dobra. Ale wiem, że tu był diament, więc ja tego diamenta nie odpuszczę. A diamenty cenna sprawa, nieprawdaż? Tu w ogóle gdzieś są pająki. Wyczuwam spawner, wiecie? Może wy też wyczuwacie spawner? Bo ja wyczuwam i to bardzo. Dobra, dokopmy się gdzieś tam. Tu nie ma, ale tu na przykład to jakby się tu kopać. Też nie ma. W tamtą stronę chyba również nie będzie, ale... Tak słucham, patrzę, bo widzę, że nie, tu już ich tak nie słychać. Czyli może to pode mną było? No wrócę tam zaraz, tylko sobie tu pochodnie postawię. Tu, tak? Czyli w dół teraz by wypadało. O, coś mocniej słychać. Ale jeszcze nie tutaj. Ale to nic, bo jest diament. Ja na diamenty jestem łasa, chociaż w ogóle one są nieprzydatne w tej paczce modów prawie w ogóle. To i tak taki nawyk z podstawowego Minecrafta zostaje, że się zbiera i się cieszy jak głupi, jak się je znajdzie, nie? Oj, znalazłam chyba. No pewnie. No spadaj, tak mnie nie złapiesz tu. No dobra, spoko. No okej, znalazłam jej. Teraz pytanie, czy ja chcę iść tutaj? Czy tam? No dobra, powiedzmy, że chcę iść tutaj. Okej. Jezu, bo tam jest spawner. Jej, to był mój pierwszy spawner. O Jezu, sałatkę. Po co mi tyle sałatek? Dobra, sobie je zjem po prostu w tej chwili. A co? No i dobra, i... Bez sensu w ogóle są te sałatki, stwierdzam. No ale nic. Może się przydadzą do czegoś. Ja chyba będę was musiała przeprosić jeszcze na chwilkę. Tak coś czuję. No tak, będzie taka konieczność.
No, więc ja zaraz do Was wrócę, bo muszę zamknąć drzwi. Aż moja mama wróciła z pracy i tak właśnie. Już jestem z powrotem. No, długo mnie nie było, prawda? No, niestety Tomek jest w szkole, bo jest sobota i... O Jezu, mam tą... O Jezu, to też mam. To te kurde, co ja mam z tym zrobić? Dobra, kobla wezmę, schowam. I to... W sumie te ciastka mi są niepotrzebne. Karmel do czegoś? Nie. To zostawię. Co jeszcze mogę zostawić? Nitki mogę zostawić jak najbardziej. A reszta w sumie jest mi potrzebna. Więc też... Też nie za bardzo tutaj sobie mogę poradzić. Ale dobra. To my w takim razie... Idziemy tutaj. A tu mi się bardziej podoba. A tu jest ten. To ja się w sumie tak śmiesznie dokopałam trochę, ale... Czemu nie? Tak też może być jak dla mnie. O, spawner, następny spawner. Dużo ich tu. Okej. Tu mnie nie złapiesz, ja cię tu zabiję tędy. Nie wiem, czy jest tylko jeden, czy jest ich więcej? Nie, tylko jeden był chyba. O Jezus, ile tych sałatek może być? Boże! Więcej się nie da... Jezu, mam głowę zombiego. Mogę ją założyć. Patrzcie. Normalnie mam głowę zombiego. Jestem taka szczęśliwa. To jest coś, co się nie spotyka w sumie w ogóle prawie, że... Bo ja nie wiem, czy one wypadają tak normalnie, czy to po prostu kwestia paczki modów, czy... Nie, może mnie olśnicie, bo w sumie to nie znam się na tym akurat. Znaczy w sumie możecie zaraz mi tu stwierdzić, że na czym ty się w ogóle, kobieto, znasz, jeżeli się na czymkolwiek znasz. Nie no, na czym się znam, kochani, tylko to akurat nie jest to, co mi jest potrzebne do gry w Minecrafta. To jest mój ból i nadzieja. Wiecie, tam ten, jak to prezydent nasz napisał, w bólu i nadziei się łączymy, tak? Coś takiego, że to był wówczas chyba pełniący obowiązki prezydenta. Takie magiczne słowa, nie? Jak się kończy czyjaś kadencja. Nie, w tę stronę nie. O, tutaj chciałam iść, właśnie. No i tu nic nie ma. Dobra, ja widzę, że tu mam mnóstwo surowców i przed chwilą wam gledziłam o tym, że muszę je zbierać, ale... Ale tak mi się nie chce. I wiem, że wam też się nie chce na to patrzeć. To jest dodatkowy brak motywacji do kopania. A, złota. Diamenty! Boże! Dobrze, że tu stanęłam, naprawdę. Kurde, gravel! Serio, wszędzie musi być gravel. Nienawidzę tego. W sumie nie cierpię gravela. No jaki. I nie ma nic więcej, po co ja się kopałam w ogóle. Ale to są te kuleczki Tomka, co on potrzebuje, to ja je zbiorę. Pyk. Tu co tu jest? Tutaj nie wiem co to jest. Żelazo. Żelazo się zawsze przydaje, powiadam wam, zawsze. Co by się nie działo, to żelazo się przyda. Dlatego żelaza trzeba mieć zawsze jak najwięcej. Tutaj, no właśnie... Ja mówiłam chyba o serwerze, tak? Wcześniej. Bo ja mam tak, że jak zacznę nowy temat, to raczej już do niego nie wracam, bo... Znaczy do poprzedniego nie wracam, jak przerwę, bo coś się wydarzy, bo po prostu zapominam, o czym mówiłam, nie wiem. To jest taka moja przypadłość straszliwa i po prostu nie cierpię tego w sobie, że zapominam. Wiem, że to może się wydawać urocze, ale właśnie uwierzcie mi, to jest cholernie kłopotliwe. Rozmawiacie z kimś i on... Wam na przykład zapyta was takie, wiecie, takie magiczne słowa. Przepraszam, że ci przerwę, ale chciałbym się zapytać, czy może coś tam, nie? I ty o czymś mówisz i jest wszystko w sumie w porządku. I nagle padają takie słowa, ja mówię, no nie. I o czym ja poprzednio mówiłam? No bo odpowiem już mu na to pytanie, chcę wrócić do tematu, a nie mam zielonego pojęcia, co było tym tematem tak naprawdę, nie? I to jest mój ból właśnie. Głowę zombiego sobie zostawimy, bo to cenna rzecz, przecież nie oddam.
Nie oddam. Nie ma to tamto. Jerzu. Nietoperze chcą mnie zabić po prostu. Zawału chcą, żebym dostała. Ja wam mówię. Tak jest. Tak widzę, co omijam. I na razie mnie to średnio interesuje. Dobra, to mnie tu nie, nic nie, mnie nie interesuje akurat. Tu na górze coś będzie? Coś jest. Mnóstwo nietoperzy i co jeszcze? O, psa. Bardzo lubię się poruszać w tej zbroi. Dobra, zbiorę wam ten emerald. Na mnie krzyczycie, czemu nie zbierasz emeraldów? Bo emeraldy to akurat są takie cenne, że o matko, w tej paczce się nie przydają do niczego. Ja nie handluję z tymi wodzami wioski. Chociaż wodza wioski bardzo lubię i pozdrawiam. Może mnie ogląda jeszcze. Tak wiecie, cały czas pamiętam, delikwencie. Stu, poruszyłeś niebo i ziemię, żeby wygrać konkurs. I ci się w sumie udało. Naprawdę rozbawiłeś. Byłeś przezabawny w swoim żarcie. Pięknie przeskoczyłam. Się bałam, że mi się nie uda, ale udało się. No i co, jeszcze raz muszę przeskoczyć. Oj, oj, oj. Troszkę mnie zahaczyła lawa. Znaczy troszkę ja zahaczyłam o lawę. O, tak to nazwijmy. Co to jest? No i teraz co? Dobra, wyrzucę jeden kilof. Bazalt, cobblestone. To bazalt jest. A do czegoś mi się to przyda? No nie wiem. Zaraz sprawdzę. Poczekajcie. Momencik. Wykopię tylko. Chociaż może powinnam najpierw sprawdzić, żeby wiedzieć, czy jest po co kopać. No, tak naprawdę to tak kopię w ciemno trochę, nie? A potem się okaże, że to do niczego nie jest potrzebne, tylko dekoracja. To skarlipa, bo ja nie buduję nic czarnego. Ja to raczej w różowości idę, jak wiecie i mnie znacie. A już znacie mnie trochę. 2 lata, kurde, 2 lata. To jest piękny czas, naprawdę. To, co ja tu na YouTubie przeżyłam, to przez całe życie mi się nie udało, póki zaczęłam, nie? Naprawdę niesamowita przygoda. Dobra. Bazalt mamy już. Pozdro. Dobra. Ała. Ha, bo gravel spadał. Dobra. Tu nic nie ma oprócz tego. O. Ale tu też nic nie ma. O, tu coś jest. Tam są diamenty? Nie, to nie są diamenty, ale prawie. Prawie trafiłam. Są diamenty! Wiedziałam, że tu gdzieś się będą czaić. Dobra, pyk, pyk, pyk. 5 ich jest. I teraz pamiętacie może... diamentową prowokację buraczka. No to nie miałaby racji bytu na tych modach. No. I co teraz? Tak wiem, kilofem kopię. Co ja kopię kilofem? I już 100 łapek w dół, bo kopię kilofem. Coś, co powinnam kopać łopatą. Dobra, teraz mówcie co chcecie, ale ja się już totalnie zgubiłam w tych korytarzach i zaraz skończy się na tym, że po prostu wykopię sobie dziurę. Nie, bo nie da się, kurde, tych surowców jest za dużo, żeby je wykopać wszystkie. Tego, co zbiorę, bo nie wiem co to jest. To i tyle, o. I to zbiorę, bo to Ewares by mnie zabił, jakbym mu nie zebrała, więc to też zbiorę. Tam nic ciekawego nie ma.
Pyk, pyk. Do lawy prawie wpadłam, super. Gdzieś tu trafiłam w ogóle z nie wiem gdzie. Jezu, plątanina korytarzy. Po prostu plątanina. Tak, wiem, że... Dobra, emeraldy. Zbiorę wam emeraldy, bo będziecie płakać. Tam jeszcze diamenty są, więc ja będę płakać, to zbierzemy to. Zobaczcie, że normalnie emeraldy występują w złożach po jeden. A tutaj emeraldy występują w złożach po kilka. I naprawdę zdarzają się, zobaczcie, jak często. Więc nie jest, kurczę, sztuką znaleźć tu emerald, więc nie płaczcie, że nie wykupuję wszystkich, jakie znajdę, bo po co mi one? Jak ja nie handluję z nimi, no co będę bloki emeraldów robić? No dobra, no ale bez przesady, ile tych bloków też można mieć, nie? To jest bez sensu zupełnie. Takie, wiecie, na siłę szukanie emeraldu, nie? Czy tam, powiedzmy, tego punktu zaczepienia, żeby się czegoś doczepić. Ło, ale dźwięk, słyszeliście? Ale coś wielkiego musi tam być. Pod nami. Obok nas, niedaleko. Dobra, to ja się z wami pożegnam w takim razie. To był mój przegadany odcinek kopiąco, wydobywająco, coś tam. No i trzymajcie się i do następnego razu. Pa, pa!